musisz zawrócić. Albo oberwiesz. Twój wybór. Z drogi! Z drogi! Dajcie jej przejść! Ma tu wolny wstęp! Serce matki cię wita, dziecko. Chodź. Zapewniam cię, większość Nora nie jest tak nieuprzejma. Jesteś Tirsa? Zgadza się, dziecko. No, chodź już. Bardzo długo czekałam na ten dzień. Naprawdę? O, tak. Ale na razie muszę cię zostawić. Dziś muszę pilnować innych przybyszów. Ale jakich? Z innego plemienia. Kardża. Przyszli obejrzeć próbę, a Nora się z nimi niezbyt lubią. Kardża? To jest mój problem. Pomówimy potem. Tymczasem ciesz się festiwalem. A, jeśli pójdziesz w prawo, spotkasz swojego starego znajomego. Ale ja nikogo tu nie znam. Nie bądź taka pewna. Porozmawiamy później. Niech cię bogini strzeże. Co tu się dzieje? Chcę zobaczyć coś nowego. Bardziej niż sama próba. Aj, to budzi wspomnienia. Aloy! To ty, prawda? Jesteś Aloy, prawda? Dobrze zapamiętałem, prawda? Czy to o tobie mówiła wcześniej Tirsa? Nie znam cię. Chyba mnie nie poznajesz. W sumie minęło sporo czasu. Jestem Teb. Byłaś małą dziewczynką, gdy uratowałaś mnie przed grupą maszyn. Pamiętam. Chciałeś mi podziękować. Wciąż pamiętam ten dzień. Całe życie czułem, że cię spotkam podczas przygotowań do próby. Jak widzisz, nie zostałem łowcą. Zamiast tego pracuję jako szwacz. Szyję ubrania i pancerze. Na tę okazję specjalnie uszyłem ci strój. Podoba ci się? A ile kosztuje? Kosztuje? Nic. Uznaj to za spóźniony wyraz wdzięczności. Dobrze? Chyba ci pasuje. Dziękuję, Teb. Nigdy nie miałam czegoś takiego. Jest twoje. Chyba zgodzisz się, że chroni lepiej niż to, co miałaś wcześniej. Każdy strój ma swoje zalety. Zawsze jest coś za coś. Dobra. Nie będę cię zatrzymywać. Zajrzyj do domu Matron, jeśli szukasz Tirsy. Zobaczysz, to poznasz. Duży drewniany budynek ze wściekłym tłumem na zewnątrz. Tirsa mówiła coś o gościach z innych plemion. Tak, dlatego tłum jest wściekły. Po raz pierwszy od wielu lat kardża stąpają po świętej ziemi. Pewnie polecą pomidory, może też jakieś kamienie. Byle tylko nie włócznie. No, tak czy siak, rób uniki. Ala myśli, że wygra, bo jej matka jest dowódczynią. Jest
festiwal przed próbą mojej siostry miał lepszą muzykę. O, nieźle. Co się trzeba zrobić? Więcej wypić. Od co? Chyba nie powinienem był tego mówić. Albo tego jest błogosławieństwo pary z moim ojcem. Jack, złaź stamtąd! Wystarczy, żeś pijany! Po co jeszcze włazić na dach? Słuchajcie uważnie. Widziałaś tych kamer? Musicie to pamiętać i powtórzyć. Na początku całe życie pochodziło od wszechmocy. W tym roku rywalizacja będzie. Aloy, tutaj! Karst? Co ty tu robisz? Ostrożnie. Udawaj, że mnie nie znasz. Nie wolno mi handlować z wyrzutkami, pamiętasz, prawda? No pewnie. Dobrze, że się chociaż odezwałeś. Oj, nie bądź taka. Wiesz przecież, że będę ci jutro kibicować. Nie mogę się doczekać min paru osób, kiedy wygrasz. A gdybyś jeszcze czegoś potrzebowała, jestem do usług. Więc, serce matki, myślałam, że wolisz dzicz. Cóż, nie zawsze da się pić w samotności, a? W sumie czasem brak mi towarzystwa. Masz, przyznałem się. Nie myśl o mnie źle. Zapomnę o sprawie. Jak dostanę zniżkę? Nie możesz. Żartuję, Karst. Miło cię widzieć. Nie masz litości. Dobra, no to do dzieła. No to na razie. Powodzenia. Pobłogosławimy próbę. Ale najpierw powitamy gości. Od 2 lat cieszymy się pokojem skarża. Czas odnowić więzi handlowe z południkiem. Ci oto posłowie przybyli do nas pod sztandarem pokoju. Pokoju, już to widzę. Oto zwiastowanie wdzięczności z
Ziemiężyciele! Właśnie! Słońce, czekaj, pokój śmiecią! Hej, hej! Światłość jego! Schowajcie owoce! Wierni Nora, schowajcie owoce! Jam Oseram, nie Karja, więc powiem krótko. 13. Król Słońce był morderczym ciulem. Serio mówię. Tyran i potwór, otco. Najeżdżał nas dla krwi i ofiar, dokładnie tak jak was. Moją siostrę porwali. Nienawidziłem Karja. Ten 13. Król nie żyje. Już 2 lata. A kto go ubił? 14. No? Nie dla rządzy władzy, a dlatego, że ktoś musiał przerwać okrutne rządy jego ojca. Tak! List, który czyta ten biedny kapłan, to przeprosiny. Prosto od 14 króla. Więc proszę, czy możecie go wysłuchać? Dziękuję. Oto zwiastowanie wdzięczności, sporządzone ręką króla Słońce Awada, 14 światłości promiennego rodu. Jest na mój syn, naszemu plemieniu, Próby, wiedz, że Karja stoją u waszego boku. Niczym słońce zapraszając Karja na nasze ziemie. Gdy wasi podopieczni wszyscy się zachowują, jakby ci przeklęci Karja byli gośćmi honorowymi, żygać się chce. Łączymy się w modlitwie za ich powodzenie w zmaganiu. Taki sam jak mój. Dziękuję wam za uwagę. Za gościnę. Gdzie znalazł fokus? Dziękuję za mądrość. Jesteś pierwszą osobą, u której widzę fokus. Skąd go masz? Co? Nora? Nosząca jeden z nich? To niemożliwe. Twoje plemię lęka się ruin. Unika ich. Nie jestem jak inni Nora. Cóż, ty widać, nie? Skoro buszowałaś w resztkach świata metalu. Co się stało? Przepraszam. Awaria. Olin, poznajesz miejscowych, co nie? Wiesz, jeszcze wrócę. Czekaj. Nie. Pomówmy później. Muszę iść. O, on jest na większym kacu niż myślałem. Hej, masz takie samo cacko na głowie jak Olin. Od kiedy stały się takie modne? Ma na imię Olin? Kim on jest? I skąd ma jedną z tych rzeczy? To darmozjad, ale ma wysoko postawionych kumpli. Połowę czasu szuka artefaktów, a drugą pije i gra. A tę błyskotkę to chyba ją sobie gdzieś wykopał. Nosi na gębie mnóstwo dziwacznej biżuterii. Nie obraża się. Tobie pasuje. Co jeszcze wiesz o Olinie? Naprawdę jest taki ciekawy? Zaczynam być zazdrosny. W sumie przeczesuje ostępy, szuka, kopie, a co znajdzie, sprzeda możnym. A jak nie szuka, to tropi. Dokładnie taki zestaw umiejętności musi mieć dobry przewodnik. Znam go od paru lat. Lojalny kompan, dba o rodzinę, potrafi całkiem nieźle wypić, lubię go. Ale poza tym niewiele wiem. Nigdy nie widziałam podobnej zbroi. Nigdy nie widziałaś stali straży? No to zaprezentuję. Pleciona, dodatkowo wzmocniona, mocna, że zatrzyma piło zęba. Musi być. Straż to najlepsi ludzie króla. Zabójcy i ludzi, i maszyn w jednym ciele. Nawet taka wojowniczka Nora jak ty może sobie nie do końca poradzić. Z tym całym żelastwem na sobie? Wątpię. No, trudno rzec. Moim zdaniem walka byłaby raczej wyrównana. Myślałam, że obrzucą twojego przyjaciela odpadkami, ale uspokoiłeś ich. Dzięki. Nie sądziłem, że dam radę. Nora wciąż są wściekli na Karja za krwawe łowy. I to nie dziwi. Chcę cię zapytać o coś jeszcze. Jak chcesz. Ale będę się tu kręcić po błogosławieństwie. Może wtedy porozmawiamy?
Nigdy nie słyszałam o krwawych łowach. Co to takiego? Twoje plemię ginęło na wojnie, a ty nic o tym nie wiesz? Zamknęli cię gdzieś? Co z tobą? Miałaś nadopiekuńczych rodziców? Byłam wyrzutkiem plemienia. Odrzucili mnie. A, tak. Słyszałem, że tak robicie. Dla mnie to okrucieństwo. Ale nawet wyrzutek Nora powinien wiedzieć o szaleństwie maszyn, co nie? Że z roku na rok są gorsze. Szalony król myślał, że jak przeleje dość krwi dla Boga Słońca, to uspokoi maszyny. Nie wyszło. Przez lata najeżdżał plemiona, brał ludzi na ofiarę, w tym moją siostrę. Nora walczyli mężnie, ale życia to nie wróci. Pojmali twoją siostrę i złożyli w ofierze? To straszne. Ha! Porwana? Tak. W ofierze? Nie. Na Erse trzeba więcej niż paru kardża. Uciekła, a teraz jest kapitanem. Kapitanem całej straży. Pupilką samego Króla Słońca. Jak zdołała przeżyć? Ach, opowieść jest ciekawa, ale wymaga czasu. Może kiedy indziej, przy kielichu albo trzech? Albo odwiedź Południk i poznaj ją osobiście. Polubicie się. Obie jesteście dość... bezpośrednie. Powiedziałeś, że maszyny robią się coraz groźniejsze. Tak. Nie muszę ci tego powtarzać, co? Pierwsze słyszę. O, wybacz. Myślałem, że każdy to wie. Z tego, com słyszał, 15, 20 lat temu maszyny nie były tak wściekłe, jak są teraz. Kiedy się zbliżał myśliwy, bały się i uciekały. Ciężko było je chwytać, ale nie niebezpiecznie. O ile było się sprytnym i uciekało z drogi. Aż wreszcie nadszedł dzień obłędu i wszystko się zmieniło. Dzisiaj, jak się do nich strzeli, maszyny warczą i prą na ciebie. Jeszcze parę lat i będą atakować ludzi na sam widok. Samo wyjście z domu będzie ryzykowne. A jakby tego było mało, wciąż pojawiają się zupełnie nowe rodzaje. Większe, wredniejsze, lepiej uzbrojone. Jak piłoząb? Tak, pojawił się z 10 lat wstecz. Ale co parę lat przychodzi coś jeszcze gorszego, bez kitu. Więc co jest przyczyną? Nikt nie wie. A maszyny ci nie powiedzą. Skoro historia Kardża jest tak krwawa, to czemu im służysz? Poprzedni król i jego ludzie to rzeźnicy. Nowy władca chce pokoju. Nie ma w tym okrucieństwa. Poza tym Kardża nie tylko walczą, ale i budują. Choćby Południk. Przy nim wszystko inne to zlepek drewna i kamieni. Jak wielki jest Południk? Jaki on jest? Jakby tu zacząć... Mój lud jest świetny w kuźni, no po prostu mistrzowie metalurgii. Ale w budowlance to... Kardża nas przebili. Miasto wisi nad kanionem, mają więcej mostów niż nora dróg, ich budynki są jak góry, a z drugiej strony doliny mają iglice. Odbija promienie słońca niczym pchnięty w niebo nóż. Powinnaś sama to zobaczyć. Uznaj to za wyzwanie. Albo zaproszenie. Powiedz mi o dniu obłędu. Z tego, com słyszał, 15, 20 lat temu maszyny nie były tak wściekłe, jak kiedy się zbliżał my ciężko, aż wreszcie dziś jeszcze... A jakby tego był... Jak piło... Tak, Nikt. Więc co się stało? Jak się skończyło? Syn szalonego króla połączył siły rebeliantów Kardża i wolnych ludzi Oseram. Razem dokonaliśmy cudu, wzięliśmy Południk i zabiliśmy starego wariata. Teraz syn siedzi na tronie i mamy zmianę na lepsze. Za Awada nie ma żadnych ofiar ani niewolnictwa. Ludzie z różnych plemion goszczą w Południku, są wśród nich nawet wygnańcy Nora. Odwiedź nas, proszę. Kim są Oseram? A, moje plemię, z północnego zachodu. Trzy rzeczy nam wychodzą. Kłótnie, kowalstwo i browar. A wolni ludzie kim są?
W sumie można nas nazwać najemnikami, wojskiem za pieniądze. Ale bardziej Awad nie pozbyłby się ojca bez naszych mięśni. Chcę spytać o coś, o czym wspominałeś. No to pytaj. Powinnam iść na błogosławieństwo. Tak. Może nie powinienem tego mówić, ale widać, że odstajesz od tego ciemnogrodu. Znaczy, jesteś bystra, bez wątpienia zdolna i... No weź, spójrz na siebie. O czym mówisz? Ty już wiesz. Jak będziesz kiedyś w południku, znajdź mnie. Pokażę ci to i owo poprzedstawiam. Tam jest zupełnie inaczej. Tak czy siak, też idę na to całe błogosławieństwo, więc... Do zobaczenia, może? Nie powinniśmy pozwalać Kardża kalać naszej świętej ziemi. Mamy zapomnieć, co Kardża zrobili naszemu plemieniu? Wszechmatko, daj mi siłę. Zgadzam się z Arcem. Błogosławieństwo się zacznie, gdy zbiorą się kandydaci. Aloy, zajmij swoje miejsce. Modlitewny lampion jest twój. Zrobiłam go dla ciebie. Bluźnierstwo! Siostry! Kandydaci, przed każdym z was postawiliśmy lampę. Dzieło waszej matki. Na jej cześć zapalcie płomień. Ku pamięci Rosta i wszystkiego, co dla mnie zrobił. Wszechmatko, usłysz nasze prośby. Czym jest dziecko, jeśli nie łzą pełnej nadziei matki? Grojącym płomieniem, co rwie przez tworza, niczym wiosenny wiatr, żerujący pośród chmur, wypełniający płuca, aby każdy z nas stał się ogniem wielkiego łańcucha miłości. Tylko Basti, Basti. Awala tam jest, też jest silna. Płynie w niej krew dowódczyni. Arcymatrona Tirsa tym razem posunęła się za daleko, zapraszając przybierzeczy. Cześć, Olin. Znasz moje imię? A, Erend wygadał. Czemu wcześniej zachowywałeś się tak dziwnie? To przez ten festiwal. Naprawdę nienawidzę tłumów. Może udam się do... Nie unikaj odpowiedzi. Dobrze, tylko spokojnie. Nie mam nic do ukrycia. Nigdy nie widziałam nikogo z Fokusem. Powiedz, gdzie go znalazłeś. W ruinach, na północ od Włości. Tak nazywamy kraj Oseram. Tam metal biegnie głęboko. Stalowe giganty na wpół zakopane w piachu. Zapomniane jaskinie wykopane w skałach przez przedwiecznych. Podoba ci się? Ja znalazłam swój w jaskini, takiej jak twoja. W ruinach przedwiecznych. Jeśli kopałaś sama, wiesz tyle co ja. W ruinach znajdziesz odpowiedzi, a nie tu. Jak rozmawialiśmy, skrzywiłeś się. Zupełnie jakbyś cierpiał. Albo się bał. Czy Fokus coś ci pokazał? Niczego mi nie pokazał. Mówiłem. To kolejna awaria. Wciąż się zdarzają. Chyba nie umiesz kłamać. Zawsze nowo poznanych ludzi tak oskarżasz? Tylko tych, którzy kłamią. Na ogień i ślinę. Jestem szczery jak pole, niczego nie ukrywam. Nie wierzysz mi, to twój problem. Nic mi do tego. Co tu robisz, Olinie? Na ziemiach Nora. Erend potrzebował zwiadowcy w drużynie i kompana do kieliszka. Tyle.
kogoś, kto nie pozwoli nikomu się zgubić. Kiedy to się skończy, wracam do wykopalisk. Mam zamiar znaleźć kilka zakopanych cacek na sprzedaż. Jesteś odkrywcą? Tylko kolejnym pionierem. Trzeba zapracować na okruchy. Ja to po prostu robię w służbie dworu króla. I tyle. Nie rozumiem. Przecież mamy takie same urządzenia, a mimo to nie chcesz rozmawiać. Mam już tylu przyjaciół, ilu trzeba, dziewucho. Nie szukam kłopotów. Przywykłam do odrzucenia przez plemię. Myślałam, że jesteś inny. Ja bierz tego do siebie. Głowa do góry. Powinnaś... Spróbuj się dziś rozerwać. Jutro wielki dzień. Warto sprawić, aby każdy był taki. Szkoda, że w tym roku nie ma tego muzyka. Wiesz, tego z długimi, ciemnymi włosami. Tylko Bast i Bast. A Vala też jest silna. Płynie w niej krew dowódczyni. Zgadzam się z arcypatroną Lancą. Nie powinniśmy pozwalać Kardza kalać naszej świętej ziemi. Lepsze niż nasz człowiek. Powiedziałeś? Znajdź se wyrok rzutku i śnij o wygranej próbie. Nic więcej ci się nie uda. O, dom sypialny? Z tobą na straży? Pomyślałam, że to latryna. Ty, twoja obecność to... Patrzcie, patrzcie! Kto tu przyszedł prosto z dziczy? Wyrzutek bez matki! Widzę, że ciągle jeszcze masz bliznę po moim kamieniu. Radosne wspomnienie. Czasem niezły z ciebie dupek, Bast. Daj na luz! O, nawet próbujesz ubierać się jak jedna z Nora. I tak nikt się nie nabierze. A więc tak to teraz z tobą będzie. Tak będziesz tu miała z każdym, dzikusko. Pochodzisz z dziczy, nie z serca matki. I na pewno nie powinno cię być na próbie. Czujesz się silny tylko kiedy sprawisz, by ktoś inny poczuł się słaby. Nie tędy droga. Ha! Ćwiczyłem od wielu lat. Jutro zobaczysz, jak silny jestem. Widziałam dość. Masz ciało mężczyzny, z grubsza. Ale tam w środku wciąż jesteś gnojkiem. Dobrze pamiętam, jak zrobiłem ci tę bliznę. Uwielbiam to wspomnienie. No, kiedy wytrąciłam ci z ręki kamień, miałeś naprawdę zabawną minę. Ale zakładam, że tę część historii akurat omijasz. Naznaczyłem cię wtedy piętnem hańby. Tamtego dnia poczułam się silniejsza. Poczekaj, sam zobaczysz. Jasne, to już nudne. Bast musi iść spać i basta. To ty się jutro nieźle zdziwisz, wyrzutku. Nie ja. Zamkniesz się w końcu? Bo to by mnie zdziwiło. Dobra robota z Bastem. To powinno go uciszyć. No, przynajmniej do rana. Chyba się nie znamy. Jestem Aloy. O, wiem, kim jesteś. Zawody, no jasne. Pozostali ukończą próbę. Większość z nich. Ale wygrać? To sprawa między Bastem, tobą i mną. Vala. Miło cię poznać, Valo.
Masz rację. Zamierzam jutro wygrać. Nigdy nie świętuj zwycięstwa, zanim je zdobędziesz, mała. Matka tak mnie uczyła. Teraz, jeśli pozwolisz, pójdę się trochę przespać. Planuję porządnie wypocząć, zanim cię jutro wdepczę w ziemię. Twoja prycza jest tam. Dobrze. Dzięki. Twój pierwszy dzień w sercu matki. Co myślisz? Nigdy nie spałaś w dormitorium Nora. Zero prywatności. Ma swój urok. Przytulnie, jak cię tu zechcą. W tym problem. Znajdziesz sobie miejsce, jak ja. Idź pośpi. Co sprawi, że się stąd wyniesiesz? Wyrzutku. Przyda ci się nowe.
Muszę nadgonić. Teraz wolno i ostrożnie. Musicie tylko ukończyć. Mamy jednego mniej. Wyrzutek dołączy? Była za mną! Wyglądała na mocno. Jesteś ostatnia. Równie dobrze możesz sobie iść. Bast wygra, albo Vala. Ale zostaniesz wojowniczką, jeśli nie odpadniesz. Hej, tam! To stary szlak! Dwoje zginęło tam rok temu! Rozpada się! Lepiej skończyć ostatnia niż martwa! Na wszechmatkę! Oszalała! Przecież ona tam zginie! Będzie coraz trudniej! Tylko wariat by tam szedł! Dosyć. A teraz naprzód. Nie ruszaj się. Odwróć się i zginaj z powrotem. Tak jest, muszę nadgonić. Nie chcesz tego wyczuć, nie warto. Poprowadź się. Nie widzę. Czas, a Vala zaraz zamknie. No już dalej. Szybciej, przestań się wlec. Hej, muszę tam się postarać. Wyrzutek. Na starym szlaku? Zwariowała? Dobrze, doganiam ich. Wyrzutek ich dogania! Jak ona się tam dostała? To nie będzie łatwe. Trzymaj! Szykowałam się na to całe życie. Oni mieli plemię, ale ja miałam dzicz. No dalej, bądź doskonała! Bądź doskonała! Dalej, no dalej, dasz radę! Nie mogę teraz dać się pokonać! Wygrała! Wyrzutek, oszust! Wyrzutek? Zwycięzcą? Nigdy! Bo jest już wojowniczką. Udało ci się. Jak wy wszyscy, kiedy złożycie swe trofea na ołtarzu. Ale to Aloy. Niegdyś wyrzutek. Teraz wojowniczka wygrała próbę. Aloy! Idź! Zatrzymać ich, zanim dotrze tu reszta! Nie możemy zostać! Tu jest wyjście. Ale oni wciąż strzelają. Nie mogą strzelać, jeśli nie żyją. Zajmij ich. Ja znajdę dobry koń. Bast! Bast! Idziesz? No pewnie. Dalej. Już! Jest ich za dużo! Nie pokonamy ich! Wszechmatko, ratuj!
Są za silni! Nie powstrzymamy ich! Nie przeżyjesz tego! Szybko! Biegiem do ślizganki! Zabić wszystkich! Żadnych świadków! Mają zginąć! Trzymać się razem. Mam ją przed sobą! O nie! Kolejni! Coraz ich więcej! Ilu ich tam jest? Nadchodzą. O nie! Kolejni! Coraz ich więcej! Ilu ich tam jest? Ratuj!
dużo! Uwaga! Zawsze dla cienia!
trwać. To może być pomocne. Mogę ich wkrótce potrzebować.
dziecko. Spalcie to. I do roboty. Wedle rozkazu. Aloy.